pierwszy Stuttgarcki Festiwal Craftu. Z babą Jagą wystawialiśmy się całkiem niedawno, to jest pod koniec kwietnia, na festiwalu w Stuttgarcie w Niemczech. Im Weizenmann, to jest taka duża hala. Obecnie było około 2000 osób. Taki był zamysł organizatorów, żeby takie bilety sprzedawać. 12,5 euro. Wejściówka wcześniej wydrukowana, podobnie jak na warszawski festiwal. Teku w pakiecie z logo. Z przodu, z tyłu oczywiście cecha. No i tutaj gdzieś na stopce wyraźnie zaznaczony napis Teku. Kilkudziesięciu wystawców, piwa generalnie regionalne. Wrażenia i feedback bardzo pozytywny. Kilka piw otrzymałem na tym festiwalu. Chciałbym się tutaj podzielić recenzją kilkoma z nich. Na pierwszy rzut idzie taka buteleczka z kapslem, jak u nas Tymbarki. Każda butelka w Niemczech musi być butelką zwrotną, a właściwie powinna być i chyba każda z reguły jest. Można? Krótko, prosto. To też wskazuje na to, że przed Niemcami długa droga, są na początku tej drogi, może długa nie, ale są na początku drogi, tak mi się przynajmniej wydaje, przygody z piwem kraftowym. No bo tak, mamy tutaj Fraulein Klus India Pale Ale Rosknecht. Co my tutaj mamy? Butelka oczywiście 0,33, ale Fund Flasche, więc butelka zwrotna. Hausgebräuter Biergenuss aus Ludwigsburg. Czyli piwa, coś jak pinta, piwo ważone z przyjemnością, można powiedzieć z pasją, z Ludwigsburga. Wyszukane składniki, echte Handarbeit. Dobrze. Teraz druga część tego bardzo lakonicznego opisu nie do końca gra z pierwszą, bo tutaj mamy tak, zutaten, czyli składniki. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. No tak trochę po koncernemu, prawda? Po koncernowemu, bo woda, słód jęczmienny, chmiel i drożdże. Przydałoby się, jakby ten opis był po prostu dokładny. Już nie wymagam jednostek okrzyczanych, IBU czy zawartości BLG, bo jej tutaj nie ma. Jest tylko informacja o alkoholu, czyli pewnie to co wymagane. 4,9 FOL, czyli objętościowo. Taki dziwny znaczek minus procent. No załóżmy, że to jest 4,9%. India Pale Ale. No butelce wygląda całkiem. Wobec tego przejdźmy do degustacji. 0,33 Fund Flasche. Jedziemy. Tak jeszcze piwa chyba. Nie, no pewnie otwierałem, ale rzadko. Psyknęło. Ciekawe, jak taki kapsel utrzymuje ciśnienie. No, muszę powiedzieć, że bardzo przyjemny aromat. Ten opis. Taki lakoniczny, krótki, może nie zniechęcał, ale taki, wiecie, nie? Natomiast aromat, bardzo przyjemne owoce tropikalne. Miękki, słodki aromacik, wobec tego zobaczmy, co nam tutaj autorzy zaserwowali. No i mamy tutaj piwo trzymające się, naleję sobie 0,2. Piwo w kolorze, w stylu bardzo ładne, lekko palizujące, klarowne, z pianą dobrze zbudowaną, drobno oczkową. No trochę, nie ma się co przyczepiać. Wygląda bardzo przyjemnie. Co do pojemności, taka pojemność, czyli 0,2 na festiwalu, była sprzedawana za 2 euro, 0,1 za 1 euro. W piwach takich tradycyjnych oczywiście risy były liczone podwójnie, oczywiście, nie wiem czy oczywiście, były liczone podwójnie. Nadal bardzo przyjemny, świeżo odświeżający aromat. On bardzo mi przypomina te odświeżacze w pozytywnym znaczeniu do domów właśnie z owocami tropikalnymi. One są takie mięciutkie, przyjemne. No i mamy tutaj takie muśnięcie również tego aromatu w piwie. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Przejdźmy do aromatu, do smaku.
Jak na IPA, to super. Super. Jest tutaj lekka karmelowość, no muszę powiedzieć. To nie ma tak, że to jest naprawdę świetne piwo, jakieś piwo, które urywa części ciała. Może nie. Ale proszę, jak zakręciłem, jaka piana. No piana generalnie w kształcie w tej chwili gąbeczki. Piękna. Ej, logo można sobie popodziwiać. Takie trochę logo podobne do tatuażu, prawda? Fajnie, że białe, przynajmniej widać piwo. Jest tutaj dosyć wyraźnie zaznaczona karmelowość. Przepraszam. Ale chmiel, który jest w aromacie, doskonale komponuje się ze smakiem. W smaku otrzymujemy tak. Może zobaczę jeszcze raz. W smaku otrzymujemy delikatne wysycenie, które bardzo pasuje do tego miękkiego aromatu. Jest naprawdę bardzo fajnie. Zaraz za tym idzie, za wysyceniem, które nie podkreśla wcale mocnej goryczki, idzie delikatna karmelowość, ale ona jest na poziomie dla mnie akceptowalnym, więc myślę, że ci, którzy znają moje gusta, wiedzą, że nie cierpię karmelu. Jest to na poziomie naprawdę akceptowalny. Chciałbym dożyć czasów, ale jesteśmy jednak innym rynkiem, żeby piwa, które są na rynku, były dostępne w pojemności 0,33. To jest świetna sprawa. Czasami pół litra wcale nie mam ochoty posmakować, a muszę kupić. No i żeby te piwa były oczywiście w takiej cenie, może nie do końca dostępnej, ale żeby nas było na to stać po prostu. Bardzo pozytywnie zaskoczony jestem. Jeżeli miałbym wracać do kwestii ocen, to 7 na 10 to piwo by otrzymało. Piękna IPA. No, muszę powiedzieć, że naprawdę jestem spełniony ją smakując. Może nie rozpływam się, ale jak na Niemcy, jak na niemiecki kraft, który już tam kilka razy spróbowałem, to jest tutaj bardzo przyjemnie. A więc, drogi piwowarze, znany. Z Ludwigsburga. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Same wrażenia z miasta Stuttgart też mega pozytywne. Ludziom tam się żyje w miarę dobrze. Ogromna fabryka Mercedesa, fabryka Porsche i masę winnic, które produkują tego typu Rieslingi, które oczywiście skosztuje w pojemności 07 2015 Württemberg. Jak same nazwy wskazują, no, dużo miejscowości górzystych. No i taki jest też Stuttgart. Jest w miarę górzysty, może nie tak jak Lizbona, ale jest tam sporo górek, na których to południowych zboczach naprawdę znajdziemy dosyć sporo winnic. Jestem ciekawy, jak piwo sprzedaje się właśnie w południowych landach w tej chwili, na dzień obecny, w Niemczech. No bo tego typu wino, bardzo świeże wino, które można zanieść do wincela i on je zrobi, zabutelkuje, bo sam wincel to robi, może stanowić istotną konkurencję dla na przykład słabych piw kraftowych, jeżeli takie są, słabszych może trochę. Tutaj to piwo jest bardzo dobre i może śmiało stawać w szranki konkury nawet z najświeższym Rieslingiem, bo im świeższe wino, tym lepsze, tak ogólnie. Świetnie wkomponowana jest ta karmelowość w aromat Ameryki i w goryczkę. Ta goryczka nie zabija, ona tu jest na poziomie... Lekko się teraz już dogazowało piwo. Aromat jest słodki i piwo idzie w stronę delikatnie wytrawną. Taki balans między słodyczą a wytrawnością. Goryczkę tu bym ocenił chyba nie w stylu jednak, bo tak... No 45 to taki max apolski. Jednakże... Sama pijalność, sesyjność jest świetna.
Na zdrowie!